Pewnie chciałem, no na ostatniej lekcji po prostu graliśmy sobie w taką grę w słowa. Tu mieliśmy tablicę, na której wszystkim literom alfabetu były przyporządkowane liczby minus jeden lub jeden po kolei. No i idea była taka, żeby wymyśleć słowo i obliczyć jego wartość zgodnie z tą tablicą. No, na przykład wąż. W jest równe 1, O jest równe 1 i Rzet jest równe 1, czyli wartość słowa Rzet jest 3, no a Ala z kolei to jest minus 1, minus 1 i minus 1, czyli minus 3. No i czasem zdarzają się słowa, które mają wartość 0. No ale ponieważ to było zastępstwo na języku angielskim, to druga część zabawy polegała na tym, żeby do każdego z tych słów dodać czy przyporządkować mu angielskie tłumaczenie, policzyć wartość dla angielskiego słowa, no i szukaliśmy różnych wariantów. No i tutaj na przykład są słowa takie, w których polskie słowo i angielskie słowo ma zbliżoną wartość. Dodatnią. Tutaj polskie słowo żołnierz ma wartość 4, a soldier 1. Oba też mają wartość dodatnią. Konformista i konformist też. A tu dwa takie przypadki, w których polskie i angielskie słowo ma dokładnie taką samą wartość obliczoną według tej tabeli. No, okazuje się, że są także takie słowa, w których wartość wynosi 0 i po polsku, i po angielsku. Takie skomplikowane słowo jak mikrofalówka i microwave. Okazuje się, że oba mają wartość 0. No, a potem jeszcze szukaliśmy takich słów, w których wartość po polsku i po angielsku wartości będą różnić się jak najbardziej. No i człowiek i human różnica wynosi 5. Ale już wyrafinowany i sophisticated wynosi 7, podobnie jak podekscytowany i excited. Wyselekcjonowany i selected to już będzie 8, 4 odjąć minus 4 to jest 8. No i absolutnym zwycięzcą okazała się para środowiskowy i environmental. O ile environmental to skromną wartość ma minus 1, to środowiskowy to jest aż 10, różnica jest 11.